Jak schudnąć 5 kilo bez wysiłku i wyrzeczeń? Oto święty graal wszystkich odchudzających się. Jeśli masz już dość męczarni podczas kolejnych diet, to zobacz, jak można zgubić kilogramy bez wysiłku, a nawet niezauważalnie. Ja wiem, że oprócz tego całego bez wysiłku, to pewnie chcesz szybko. Teraz, zaraz, w tydzień, ewentualnie w miesiąc, bez jojo i bez ćwiczeń. Rozumiem, każdy by chciał. No ale życie to sztuka wyboru. Sama wiesz, jeśli nie masz 5 lat. Jeśli życie nie rozpieszczało Cię na każdym kroku, spełniając Twoje marzenia, zanim w ogóle o nich pomyślałaś, to wiesz, że czasem trzeba coś wybrać. Bo życie to sztuka wyboru. Bo dieta to sztuka wyboru. I szybko nie będzie bez wyrzeczeń. A bez wyrzeczeń może oznaczać, że nie będzie szybko. Może być za to niezauważalnie. Tak łatwo, że aż niezauważalnie. Jak to jest możliwe? Słuchaj, no zwykła matma. Żeby schudnąć, trzeba dostarczać mniej kalorii, niż się spala. Logiczne, prawda? Ale co to znaczy mniej? Dokładnie to oznacza, jak być może i tak wiesz, że 1 kg tłuszczyku to 7000 kalorii, czyli trzeba spalić o 7000 kalorii więcej niż się zjadło, żeby nam spadło 1 kg tłuszczyku. Na co konkretnie się to przekłada? Załóżmy, że chcesz schudnąć 5 kg w miesiąc. Teraz jeśli na przykład Twoje normalne, codzienne zapotrzebowanie kaloryczne to około 2000 kalorii, to żeby schudnąć 5 kg w 30 dni, potrzebujesz codziennie być aż 1167 kalorii na minusie. A więc albo jesz mniej niż połowę tego, co teraz, albo jesz powiedzmy o 1/4 mniej, za to ostro uprawiasz sport. I to codziennie. Jak więc widzisz? Męczarnia. Szybko nie równa się łatwo. To wynika z fizjologii i tego nie przeskoczymy. Ale żeby tego było mało. Na restrykcyjnej diecie nasze ciało przechodzi w tryb oszczędnościowy. Dla ciała nagłe zmniejszenie ilości jedzenia jest stanem potencjalnie zagrażającym życiu. Ono nie rozumie, że Tobie chodzi tylko o mniejszy rozmiar dżinsów. Ono walczy o życie. Dlatego podczas odchudzania Twoje ciało ogląda 3 razy każdą kalorię, zanim ją wydali. Przy dużej i regularnej ilości jedzenia pożywienie szybciej przechodzi przez układ trawienny. Ale na diecie nie dość, że trawienie zwalnia, to każda kaloria jest na miarę złota. I ciało zrobi wszystko, żeby wykorzystać każdą jedną kalorię, bo dla niego to jest sprawa życia i śmierci. I wszystkie staranne wyliczenia PPM, CPM diabli biorą, bo miało spadać, a nie spada. Wchodzi więc frustracja, zniechęcenie i takie tam. A tymczasem rozwiązanie jest takie proste. Jeśli przejdziesz na restrykcyjną dietę i z dnia na dzień postanowisz jeść połowę tego, co dotychczas, to raczej to zauważysz, prawda? Ale czy zauważysz, jeśli zjesz 100 kalorii mniej albo więcej? To są 2 małe ciasteczka Oreo. Zauważysz, jeśli ich nie zjesz? A te 2 małe ciasteczka dziennie to po roku ponad 5 kilo w tyłku więcej. Niby nic, prawda? Głupie 100 kalorii. Ale właśnie to jedna mała niewinna przekąska dziennie potrafi sprawić, że przytyjesz nie wiedząc kiedy. Albo, że niezauważalnie schudniesz 5 kilo, bo to się wszystko sumuje. I 100 dodatkowych kalorii dziennie to ponad 5 kilo rocznie więcej. A 100 kalorii dziennie mniej to waga o 5 kilo niższa po roku. Ale rok to trochę dużo, nie? W takim razie podkręćmy tempo dwukrotnie i zobaczymy, jak schudnąć 5 kilo, na przykład w pół roku i to nawet tego nie zauważając. Sposób 1. Trochę mniej jeść. Czy 200 kalorii dziennie mniej to duże wyrzeczenie? Zobaczmy, ile to jest i z czego musiałabyś zrezygnować. Oczywiście codziennie tylko z jednej z tych rzeczy. Na przykład z 3 ciasteczek typu jeżyk albo hit. Z 1 kanapki z chudą wędliną i 1 ziemniaka do obiadu. Z 2,5 ciasteczek z marmoladą, takie w kształcie kwiatka, jakie serwują na większości szkoleń, bo są najtańsze. Z 2 średnich latte w McDonaldzie. Z 1 gofra bez dodatków. Z 1 piwka. Z małych frytek w maku albo zamienić duże frytki na małe. Z jogurtu pitnego w butelce Activia lub Danon. Z 1 małego Snickersa. Z 0,5-litrowej Coca-Coli. Z 1 kawałka pizzy, w zależności od pizzy. Sposób numer 2.
trochę więcej się ruszać. A jeśli nie chcesz rezygnować z przekąsek, to sprawę załatwi trochę więcej ruchu. I tak na przykład 200 kalorii to około godzinka spaceru, pół godziny jazdy na rowerze, około pół godziny sprzątania w domu, 20 minut wchodzenia po schodach, łącznie w ciągu całego dnia, pół godziny jazdy na rolkach, godzina mycia okien, godzina niezbyt szybkiego tańca albo pół godziny pływania żabką. I tu zaznaczam, że dokładna ilość spalonych kalorii zależy od Twojej wagi, od Twojego wzrostu, wieku, tak, intensywności wysiłku i tak dalej, co nie zmienia faktu, że powyższa lista daje Ci jako takie pojęcie, ile to 200 kalorii w przełożeniu na ruch. Sposób numer 3. Wszystko połączyć. I tu dochodzimy do złotego środka, czyli połączenia ciut mniej jedzenia i trochę więcej ruchu. A do tego codziennie będzie trochę inaczej. I ustalone 200 kalorii spalisz łatwo, jeśli zamówisz w Maku średnie frytki zamiast dużych, i zrobisz sobie spacer pół godziny. Pobiegasz 15 minut i zjesz jednego ziemniaka mniej do obiadu. Poskaczesz 10 minut na skakance i zjesz jedną kanapkę mniej. Codziennie będziesz wchodziła po schodach, łącznie w ciągu dnia 10 minut i zrezygnujesz z jednego ciasteczka. Zjesz jednego małego snickersa, ale dopiero po godzinie jeżdżenia na rowerze. Przez 2 godziny będziesz myła okna, a potem wypijesz kawkę latte. No to od czego możesz dziś zacząć, żeby schudnąć te 5 kilo? Dieta to sztuka wyboru, no tak po dorosłemu. Wiadomo, że każdy by chciał teraz, zaraz i od razu, no i łatwo. Ale sama wiesz, że w życiu nie zawsze dostaje się idealnie tego, czego się chce. I czasem trzeba podjąć decyzję. Na przykład taką, żeby dla własnego świętego spokoju i tego, żeby się wiecznie nie męczyć na dietach, odpuścić tempo i chudnąć wolniej. Wolniej, ale szczęśliwiej, niech samo spada. A tak na marginesie, jeśli potrzebujesz się zmotywować, to zapraszam do darmowego kursu motywacji. Dzięki niemu pojutrze Twoja motywacja będzie na zupełnie innym poziomie. Link do kursu znajdziesz pod filmem. Do zobaczenia.